myśleć potem i zadawać głupich pytań w tego typu, że w świecie doskonałym powinno być to albo tamto, a nie było, no więc to na pewno nie był świat doskonały. To wymyśl lepszy. Potrafisz skonstruować taki świat doskonały w naszym tu, w naszych realiach, który według ciebie byłby doskonały. Oczywiście to żadna sztuka wymyślić sobie, że krasnoludki chodzą po drzewach i tak dalej i dobre wróżki, tylko mówię, zastanówmy się, co było naprawdę, a nie co sobie kto może wymyśleć. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że tu jest 13 pytanie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Cytat. Mówi Biblia, rzeczywiście tak mówi w liście do Rzymian, 6 rozdział 23. Czy to oznacza, że zwierzęta również grzeszą? O, pytanie. A organizmy jednokomórkowe? Czy rośliny grzeszą? No, rośliny się mordują, zabijają i tak dalej. Kłamią, kradną, oszukują na picie. VAT-u nie płacą. Przecież one również umierają, nie tylko ludzie te rośliny. No tak, no prawda. No, pita nie złożyły i ten umarł. Dlatego, dlaczego zwierzę umiera, skoro nie zna moralnej różnicy między dobrem i złem? To znowu jakiś błąd logiczny. Zapłatą za śmierć jest grzech. Z tego zdania wynikać mogą różne rzeczy tak naprawdę. Bo dotyczyć może ona albo rzeczywistości fizycznej i materialnej, tu, ale nie musi przecież. Zapłatą za grzech jest śmierć, nie musi oznaczać, że chodzi o tą śmierć tutaj, teraz. Biblia definiuje coś, co się nazywa drugą śmiercią. To jest śmierć druga. Jest napisane w objawieniu Jana, występuje to kilka razy. To określenie śmierć druga, i to podejrzewam, że to raczej o to chodzi z całego kontekstu Biblii, nie tylko, ale też głównie w tym zdaniu, to jest ta śmierć polegająca na tym, że na końcu, jak się odbędzie sąd, jak już umrzesz i gdzieś będziesz w jakichś tych zaświatach i będzie sąd nad tobą, to potem ci, co będą potępieni, zostaną dotknięci drugą śmiercią. I druga śmierć to będzie, że będziesz skazany na, jak to jest poetycko opisane, jezioro ognia i siarki. Znaczy jakieś miejsce, gdzie jest bardzo nieprzyjemnie i się cierpi. Tak, jest ewidentnie napisane, bez wątpliwości, że to jest miejsce cierpienia. I to jest śmierć druga, mimo że to też nie jest śmierć w takim pojęciu, że to jest koniec istnienia. W ogóle w przypadku człowieka, według tego, co się w Biblii czyta, w ogóle nie ma czegoś takiego jak koniec istnienia człowieka, ani w ogóle żadnego ducha. Nie ma czegoś takiego. Raz tworzony duch istnieje i istnieć będzie i musi. Nie? Może spać, ale istnieć to istnieje. No. Więc nie wiem, jak to działa tak naprawdę, ale no, tak wynika z Biblii, że śmierć to jest tylko przejście zawsze do czegoś innego i w tym wypadku jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć, to raczej oznacza, że zapłatą za grzech jest przejście, ale nie z świata tego tutaj naszego, z ziemi do zaświatów, tylko przejście z jednych z zaświatów do miejsca potępienia. Aczkolwiek to zdanie tak samo znaczy, można brać dosłownie, i należy też brać dosłownie w odniesieniu do świata materialnego, bo zapłatą za grzech pierwszych ludzi na ziemi była śmierć, więc to, że wszyscy umierają, no to jest zapłata nasza. No więc, czy to oznacza, że zwierzęta również grzeszą i organizmy jednokierunkowe i reszta? Nie, nie oznacza z tego prostego powodu, że nie można mówić o zapłacie w przypadku istot, które nie mają woli, nie są istotami takimi rozumnymi, o, bym powiedział. A mówiąc w terminologii biblijnej, nie mają ducha, czyli mają psychikę, mogą mieć uczucia, mogą mieć, ale nie mają ducha, nie mają świadomości, nie mają mowy, nie mają woli. No to, co czyni człowieka człowiekiem, nie mają tego. Więc ich w ogóle nie dotyczą te zdania, więc nie ma co zastanawiać nad zwierzętami, bo one mają inną bajkę całkiem, no te zwierzęta. No więc taka lipa. A jak ktoś uważa, że jest inaczej, to niech napisze w komentarzu na www.odwyk.com. Czy mnie widać w tym? Tutaj. Halo, kamera? Dobrze, jestem. Znaczy, sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Czy ja gadałem na tym podkładzie takim? No ja, mam nadzieję, że nie, bo wtedy nic nie było słychać. A, ale lipę odkładam. Dlatego trzeba nagrywać w słuchawkach, żeby było słychać, co się dzieje. Ale nie będę ich zakładał, bo wtedy mi się włosy z kolei ulizują i jest nieprzyjemnie. Dlaczego wszechmocny Bóg stał się ciałem w celu złożenia w ofierze samego siebie? Samemu sobie. Tak, by jego stworzenie mogło uciec przed jego własnym gniewem. No tak, tu jest cała ta historia, jest bardzo bogocentryczna, nie?
No tak na to wychodzi, rzeczywiście. Bóg stał się ciałem, złożył w ofierze samego siebie, no właśnie syna, no to nie do końca samego siebie, sobie, żeby ludzie uciekli przed jego własnym gniewem. Tak było. Dobrze mówię. Czy w swej nieskończonej mądrości nie mógł wymyślić czegoś choć trochę bardziej skutecznego? Więc po pierwsze, nie mógł. Po drugie, to jest skuteczne i to na maksa już, bo według Biblii ta ofiara za to, że no wymagana ofiara albo kara, która miała dotknąć każdego człowieka indywidualnie, została przeniesiona na jednego. No już bardziej się nie dało ograniczyć ilość kar i tak dalej i zrobić dobrze ludziom. Została przeniesiona na jednego kogoś, kto następnie został dotknięty tą karą zbiorczo za wszystkich. No więc to jest skuteczne, bo już nasze winy się kasują. Każdego, winy każdego, kto zaakceptuje to, co ten Jezus zrobił, uzna jego panowanie, ten już ma skasowane. To, co jest skuteczne, to ja nie wiem, co ktoś chce bardziej skutecznego. Jeżeli ktoś ma na myśli to, że ludzie dalej umierają i są chorzy, no to sorry, to tak zawsze będzie, no do końca tej ziemi, bo no tak już ponosimy po prostu konsekwencje. No tak jest skonstruowany świat. I już. Konstrukcja świata jest jaka jest i nic tego nie zmienia, ani Bóg, ani nic innego, bo po prostu no tak jest. I już. Nie da się ominąć realności. Ani Bóg, ani nikt inny nie może ominąć praw logiki, konsekwencji. Bóg nie może nie dotrzymywać własnego słowa, zmieniać własnych praw i tak dalej. No nie może tak. Po prostu się nie da. No, zmieniać praw, to może on jest autorem właściwie. No nie może... nie może zrobić tego, co jest w ogóle niemożliwe do zrobienia przez nikogo w świecie realnym. No w świecie matematycznym albo w świecie gadania o uprawiania sofistyki, to w ogóle wszystko jest możliwe. Tak jak mówi przysłowie, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. A ja się tu skupiam na mówieniu o świecie realnym i rzeczywistym. Podkreślę jeszcze raz to. Dużo ludzi ma takie założenie, że jak się mówi o ogrodzie Eden albo czymś, to w ogóle nie obowiązują zasady żadne rzeczywistości, nie? Że może że to można sobie bajkowy świat wymyślać. No to nieprawda jest. Jeżeli tak jest, to sobie oczywiście wymyślaj, ale taki świat nie mógł istnieć naprawdę, a zakładamy, że jednak istniał. I myślimy, czy mógł istnieć w naszym świecie, więc... Trzeba brać pod uwagę wszystkie zasady tego świata. 15. Jeśli jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, to już jest nieprawda, bo nie jesteśmy wszyscy. I nigdy nie widzieliśmy Boga, to czy czyni nas jego bękartami? A zgodnie z tą definicją, to chodzi o to, że bękart to jest ktoś, kogo rodzice nie byli poślubieni, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym zdaniu, nie rozumiem założeń. Nie wspominając już o tym, że moja matka nie poślubiła Boga. Aha, że jesteśmy dziećmi, no tak. No to jesteśmy dziećmi bez matki tylko. Samym Bogiem Ojcem. No jak ktoś bardzo chce, to niech sobie pomyśli, że ma matkę naturę. O, już będziemy po problemie. Dobra, tam, 16. Po 11 września wielu ludzi wznosiło dookoła okrzyki: Boże, pobłogosław Amerykę! God bless America, powiedzieli. Tak? To dziwne trochę, że tak mówili. Dlaczego tak wciąż mówią? Z tego wynika, że Bóg nigdy niczego nie pobłogosławił. Jeśli by to uczynił, to 11 września nie miałoby nigdy miejsca. Teiści zwykli mówić, że wszystko jest częścią Bożego planu. No tak, skoro tak, to... Nawet Biblia zwykła mówić. Skoro tak, to dlaczego ścigamy Bin Ladena? No, wygląda na to, że Bin Laden i terroryzm nie jest naszym wrogiem, lecz Bóg. Znowu są błędy logiczne. To, że coś jest częścią Boga, to nie znaczy, że my mamy wszystko akceptować. Po prostu i już. Tak po prostu akceptować. Bo... Nie, z faktu takiego, że ja wiem, że na skrzyżowaniu na przykład... jakimś tam, jakiś facet wjedzie w drugiego faceta, bo się na niego przyczaił. To jeżeli ja to wiem, to z faktu tego, że ja to wiem, nie wynika, że ten facet powinien dać się zabić. Przecież to jest w ogóle jakieś dziwaczne rozumowanie. To, że Bóg coś wie, że coś zaplanował, to nie znaczy, że mamy przestać żyć i powiedzieć, niech się dzieje, co się chce i nic nie robić. To jest jakieś nonsensowne podejście do sprawy i nie widzę tu w ogóle żadnej logiki. My przecież nie wiemy, co się stanie tak naprawdę. My tylko wiemy, że ktoś wie, ale nie wiemy nawet, co on wie. Więc to, że tam pierdyknęło 11 września, aczkolwiek to jest dobry argument, no, że coś tam z tym God bless America jest nie w porządku, bo widocznie w tym przypadku, nie w ogóle, ogólnie,
No to ich jednak nie pobłogosławił, no. Znaczy, fakt, że się ściga Bin Ladena, to dobrze, niech się ściga Bin Ladena, bo co to ma wspólnego z tym, że nie wiemy, jaki jest plan Boga. Poza tym w Biblii są fragmenty,